Imhotep Carp Bites to nowa firma na polskim rynku wędkarskim. Kulki firmy Imhotep wykonane są na bazie naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych. Wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma Wimarko. www.wimarko.pl. Carp Stopper – nowa marka firmy Wimarko. Pelet wykonany całkowicie bez konserwantów. Pelet Carp Stopper dostępny jest w rozmiarze od 4 do 65 mm. www.carpstopper.pl. Łowisko Stowarzyszenia Wędkarzy Akwenu w Dziergowicach, powierzchnia około 60 hektarów, z roku na rok się powiększa ze względu na to, że jest to czynne wyrobisko. Średnia głębokość około 8 metrów, dużo wypłyceń, zagłębień, także jest to bardzo atrakcyjne miejsce dla karpiarzy, którzy lubią po prostu trudne wyzwania, bo jest tu dużo zaczepów i nieraz górki są bardzo pionowe, dlatego zapraszam tutaj chętnie dla zainteresowanych karpiarzy. Bezpośrednio proszę o kontakt ze mną. Mogę jeszcze nadmienić, jeśli chodzi o ryby. Jest tutaj duży karp, duży amur. Łowisko ma około 50 lat, a od lat 60. 70. było intensywnie zarybiane przez zakłady azotowe w Kędzierzynie Koźlu, które się tym łowiskiem opiekowały. W tej chwili my zarybiamy jako członkowie stowarzyszenia i są to konkretne ilości, także tutaj jest naprawdę duży rybostan i serdecznie wszystkich zapraszam. Od momentu, kiedy w 2006 roku po raz pierwszy złowiłem 8-kilogramowego karpia na łowisku komercyjnym, wędkarstwo karpiowe stało się moją pasją. Moje umiejętności doskonaliłem na wodach PZW, gdyż jestem zwolennikiem trudnych wyzwań. Wiadomo, że na wodach PZW jest dużo mniejsza populacja dużego karpia, dlatego często wypady polowania na dużą rybę, dużego karpia kończą się porażką. Więc wtedy warto wybrać się na łowisko komercyjne, gdzie ta populacja jest duża i mamy możliwość zrekompensowania sobie niepowodzeń. Od 1989 roku zawodowo zajmowałem się automatyką przemysłową i systemami teletechnicznymi. W 2009 roku zainteresowałem się elektroniką wędkarską i postanowiłem połączyć swoje doświadczenie zawodowe w branży elektronicznej ze swoją pasją wędkarstwem. Firma Wimarko staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynku wędkarskim. Obecnie w swojej ofercie posiadamy 4 modele zestawów sygnalizatorów, które to z roku na rok staramy się ulepszać według sugestii naszych klientów. Staramy się, aby nasze produkty posiadały jak najlepszy stosunek jakości do ceny przy jednoczesnym zagwarantowaniu dobrej obsługi serwisowej. Poza wprowadzonym w tym roku najwyższym modelem Wimarko V-Pro XTR Plus postanowiliśmy też kontynuować rozwój serii Wimarko V-Pro 5, w wyniku czego stworzyliśmy nowy model. Jest to model Wimarko V-Pro 6. Zestaw ten w tym filmie postaram się Państwu zaprezentować, jakie zostały wprowadzone zmiany i co nowego możecie się po tym zestawie spodziewać.
sygnalizatory wędkarskie Wimarco VPRO6. Nowy model wprowadzany w tej chwili na rynek na rok 2013-2014. Generalnie jest to nowy produkt oparty na bazie sygnalizatorów VPRO 5. Wprowadzone zmiany w sygnalizatorach podyktowane są rynkiem, czyli w sumie sugestiami naszych klientów, jak również testerów, których posiadamy. Podstawową zmianą, którą wprowadziliśmy, to jest kwestia dźwięków, do której wielu klientów miało zastrzeżenia w poprzednim modelu. Był taki dosyć długi, przeciągający się. W tej chwili ta tonacja już jest bardzo krótka. Jest jednocześnie komunikacja z centralką 1:1. Może zademonstruję to, jak te dźwięki nowe brzmią. Można bardzo łatwo wyczuć po intensywności dźwięku, jakie jest branie, czy jest szybkie, czy jest wolne. Wprowadziliśmy też zmianę, jeśli chodzi o kolory linijek diodowych w sygnalizatorach. Zmieniliśmy jeden z sygnalizatorów z koloru żółtego na purpurowy. Ze względu na to, że jednak w ciągu dnia kolor purpurowy, niebieski, czerwony jest bardziej widoczny, natomiast żółty po prostu nie rzuca się w oczy i generalnie przy dużym nasłonecznieniu bardzo słabo go widać. Z takich jeszcze istotnych zmian, które zostały tu wprowadzone, jest mocowanie sygnalizatora. Mianowicie wprowadziliśmy śrubę z nakrętką kontrującą, która dodatkowo wzmacnia korpus tutaj obudowę. Także ze względu na mocowanie do tripoda czy tam rodpoda mamy tutaj dużo lepsze zabezpieczenie, jeśli chodzi o przekręcenie czy nawet zerwanie całej śruby. Następna rzecz to z takich kwestii, których może nie widać, ale jest to rzecz bardzo istotna, a mianowicie płytka elektroniki po montażu została pokryta lakierem uretanowym. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią, a głównie przed kompensacją pary, bo sygnalizator jest na tyle szczelny, że do środka wilgoć się nie dostaje, ale kompensacja pary ma tutaj duże znaczenie i płytka przed tym jest zabezpieczona. No i z takich jeszcze tych podstawowych funkcji, to co już wcześniej wspominałem, to jest właśnie kwestia centralki, której wprowadziliśmy opcję resetu. Był to problem, często klienci przez przypadek, czy tam gdzieś się bawili i tak dalej, przypisywali sobie sygnalizatory. Ktoś miał taki sam zestaw i był problem z usunięciem tych sygnalizatorów. Tutaj jest to już rozwiązane, mamy opcję resetu. Może to zademonstruję. Mamy przypisany sygnalizator purpurowy. Jeszcze raz pokażę. I resetowanie centralki odbywa się poprzez przytrzymanie. Z tyłu tutaj jest taki mikroswitch. Przytrzymujemy go. Centralka najpierw wejdzie w tryb programowania, ale będziemy go dalej trzymać. Centralka zresetuje to, co miała przypisane. I w tej chwili już sygnalizator nie komunikuje się z centralką. Jest to bardzo ważna rzecz, bo tak jak mówię, już często były takie przypadki, że klienci przypisywali i był z tym problem.
Carp Bites to nowa firma na polskim rynku wędkarskim. Kulki firmy Imhotep wykonane są na bazie naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych. Wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma Wimarko. www.wimarko.pl. Carp Stopper – nowa marka firmy Wimarko. Pelet wykonany całkowicie bez konserwantów. Pelet Carp Stopper dostępny jest w rozmiarze od 4 do 65 mm. www.carpstopper.pl. Thank you.